Władimir Megre. Anastazja. Księga czwarta. Stworzenie. Niezwykła siła. W tamtych czasach żyjące na ziemi plemiona walczyły ze sobą. Każde z nich starało się wychować jak najwięcej żołnierzy i wśród nich za niepozornych uważano tych, którzy podążali drogą poezji i uprawy ziemi. W każdym plemieniu byli kapłani, którzy zastraszali innych, jednak nie mieli jasnego celu. Strach innych ludzi był dla nich pociechą i każdy sycił swoje ego tym, że jakby więcej niż inni otrzymał od Boga. Z kilku plemion mojemu ojcu udało się zebrać około 19 kapłanów i poetów. 11 poetów, śpiewaków, 7 kapłanów i mój praojciec. Spotykali się w odosobnionym miejscu na pustkowiu. Grupa śpiewaków siedziała bardzo skromnie, oddzielnie zasiadali napuszeni kapłani. Mój ojciec mówił do nich: nienawiść i wojny plemion można zakończyć. Ludzie wtedy zaczną żyć w jednym państwie. Będzie w nim rządził sprawiedliwy przywódca i każda rodzina wyzbędzie się biedy wojny. Ludzie zaczną sobie pomagać i społeczeństwo odnajdzie drogę do rajskiego ogrodu. Ale kapłani wyśmiali go, tłumacząc: któż zechce swoją władzę z własnej woli przekazać komuś innemu? Żeby zjednoczyć wszystkie plemiona, musi znaleźć się ktoś najsilniejszy, kto wszystkich pokona, a przecież ty nie chcesz wojen. Naiwna jest twoja mowa. Po cóż nas zaprosiłeś, niemądry głosicielu? Kapłani już mieli się rozejść, lecz ojciec zatrzymał ich słowami: jesteście mędrcami, wasza mądrość jest niezbędna do tworzenia przepisów dla ludzkiego społeczeństwa. Mogę obdarować każdego z was taką siłą, że żadna broń stworzona ręką człowieka nie będzie w stanie się jej przeciwstawić. Kiedy będziecie wykorzystywać ją dla dobra, wszystkim pomoże osiągnąć cele, prawdę i poprowadzi ku szczęśliwej zorzy. Ale kiedy posiadający ją zapragnie jej użyć w złym celu, aby walczyć z ludźmi, to sam od niej zginie. Ta wieść o niezwykłej sile zatrzymała kapłanów. Starszy z nich zaproponował ojcu: skoro jesteś zaznajomiony z jakąś niezwykłą siłą, to opowiedz nam o niej. Jeśli ma moc sprawczą i zdolna jest budować państwa, zostaniesz wśród nas i będziesz mieszkał w tym państwie. Wspólnie będziemy tworzyć ustawy dla ludzkiego społeczeństwa. Po to właśnie do was przyszedłem, aby opowiedzieć o niezwykłej sile. Odpowiedział wszystkim ojciec: ale przedtem proszę, abyście wymienili władcę, jednego ze wszystkich wam znanych. Władcę, który jest dobry i niezachłanny, żyje w miłości ze swoją rodziną i nie myśli o wojnie. Starszy kapłan powiedział ojcu, że istnieje jeden taki władca unikający wszystkich wojen. Jednak niewielkie jest jego plemię. Nie starają się w nim sławić żołnierzy i dlatego niewielu pragnie tam zostać wojownikami. Żeby uniknąć walki, muszą często zmieniać swoje miejsce do życia, na nieprzystosowanych do zamieszkania terenach się osiedlając. Na imię mu Egipt. Egiptem będzie zwane to państwo, stwierdził ojciec. Zaśpiewam wam 3 pieśni. Poeci, śpiewacy, w różnych plemionach zaśpiewajcie te pieśni ludziom. A wy, kapłani, wśród ludu egipskiego zamieszkajcie. Z różnych miejsc będą do was przychodzić rodziny, powitacie je swoimi dobrymi przepisami prawnymi. 3 pieśni zaśpiewał obecnym ojciec. W jednej stworzył obraz sprawiedliwego władcy, którego określił Egiptem. Druga była obrazem szczęśliwego społeczeństwa ludzi bytujących razem, a trzecia – obrazem kochającej się rodziny, szczęśliwych dzieci, ojców i matek żyjących w niezwykłym państwie. Zwykłe, znane wszystkim wcześniej słowa były w tych 3 wyśpiewanych pieśniach. Jednak ojciec budował z nich takie frazy, że słuchacze słuchali go z zapartym tchem, a dodatkowo ton głosu ojca tworzył niezwykłą melodię. Przywoływała ona i tworzyła żywe obrazy. Jeszcze nie było państwa egipskiego w rzeczywistości, jeszcze nie powstały jego świątynie, ale ojciec już wiedział, że wszystko jest rezultatem tego, do czego wyrywają się myśli i marzenia człowieka, łącząc się w jedność. Z natchnieniem więc śpiewał ojciec, poznawszy siłę niezwykłą, którą obdarzył każdego nasz wielki Stwórca.
Śpiewał ojciec, posiadłszy tę siłę, która odróżnia człowieka od wszystkiego, daje mu nad wszystkim władzę i pozwala mu nazywać się synem Boga i Stwórcą. Poeci śpiewacy, płonąc natchnieniem, śpiewali trzy pieśni w różnych plemionach. Wspaniałe obrazy pociągały za sobą ludzi i szli oni z różnych miejsc do plemienia Egipa. Wystarczyło 5 lat, aby z małego plemienia zrodziło się wielkie państwo egipskie. Wszystkie inne plemiona uważane niegdyś za najsilniejsze po prostu się rozpadły. I nic nie mogli zrobić wojowniczy władcy, aby zapobiec rozpadowi. Ich władza słabła, zanikała, coś zwyciężało nad nimi, ale nie była to wojna. Przyzwyczajeni do walki w świecie materialnym nie wiedzieli, że obrazy mogą panować nad wszystkim, obrazy, które dusza ludzka sobie upodobała. Obrazy, które pociągają serca. Przed obrazem, nawet jednym, ale prawdziwym, szczerym, niezmąconym postulatem materialistycznym, bezradne są wojska ziemskie. Uzbrojone w kopie lub jakąkolwiek inną śmiercionośną broń, zostaną pokonane. Przed obrazem wojska są bezsilne. Państwo egipskie wzmacniało się, rozrastało, a jego władcę kapłani nazwali faraonem. Kapłani w osamotnieniu, w świątyniach, odseparowani od ludzkiej krzątaniny tworzyli prawo, a faraon był zmuszony się mu podporządkować. Każdy zwykły mieszkaniec również podporządkowywał się z chęcią. I każdy swoje życie starał się zgodnie z obrazem ułożyć. Ojciec mój mieszkał wśród wyższych kapłanów, w głównej świątyni. Kapłani słuchali jego słów przez 19 lat. Starali się poznać naukę najwyższą ze wszystkich, jak tworzyć wielkie obrazy. Ojciec starał się wszystko szczerze i dokładnie opowiedzieć, płonąc błogim pragnieniem. Czy kapłani poznali całą naukę, czy tylko jej część, nie wiadomo, nie ma sensu teraz dociekać. Pewnego razu, po 19 latach, główny kapłan zaprosił do siebie najbliższych duchownych. Wchodzili dostojnie do świątyni niedostępnej nawet faraonowi. Główny kapłan zasiadł na tronie, wyżej niż wszyscy. Mój zawsze uśmiechnięty ojciec teraz usiadł w zamyśleniu, tworząc kolejną pieśń, nowy obraz lub stary wzmacniając. Wielkiej nauki doświadczyliśmy, powiedział główny kapłan. Pozwala kierować całym światem. Ale aby nasza władza panowała nad wszystkimi powietrzne czasy, nie wolno zdradzić nawet krztystej wiedzy. Powinniśmy stworzyć własny język i porozumiewać się ze sobą tylko nim, żeby nawet przypadkiem żaden z nas nie mógł wyjawić tajemnicy. Wiele traktatów w przyszłości przekażemy ludziom. Niech wszyscy myślą i dziwią się, że wszystko im mówimy. I będziemy dawać wiele wspaniałych nauk i różnych wynalazków, tak aby coraz dalej od najważniejszego oddalali się przeciętni ludzie oraz ich władcy. A mędrcy w nadchodzących czasach niech swoimi mądrymi traktatami i naukami innych zadziwiają. Przy tym sami będą oddalać się od najważniejszego i innych za sobą coraz dalej pociągną. Tak niech się stanie. Zgodzili się wszyscy. Tylko ojciec milczał jako jedyny. A główny kapłan kontynuował, jeszcze jeden problem powinniśmy dzisiaj rozwiązać. Przez 19 lat osiągnęliśmy naukę tworzenia obrazów. Każdy z nas potrafi stworzyć teraz obraz, który może zmienić świat, zniszczyć państwo lub je wzmocnić, ale nadal jednak istnieje tajemnica. Może ktoś mi wytłumaczy, dlaczego każdy z was tworzy obraz o różnej sile? I dlaczego tworzymy w tak długim czasie? Kapłani milczeli, nikt nie znał odpowiedzi, a główny kontynuował, lekko podnosząc głos. Nawet laska drżała w jego ręce z napięcia, kiedy rzekł do wszystkich, jednak jest wśród nas jeden zdolny do szybkiego tworzenia obrazów, a ich siła nadal pozostaje nieosiągalna. Uczył nas wszystkich przez 19 lat, a jednak zostaje coś niedopowiedzianego. My wszyscy teraz powinniśmy zrozumieć, że nie jesteśmy sobie równi. Nie jest ważny stopień w hierarchii, jaki każdy z nas posiada. Proszę sobie uświadomić, jest wśród nas ktoś, kto nad wszystkimi może władać niewidzialnie i tajemniczo. Jeśli zechce, to siłą obrazu, który zdolny jest stworzyć, może każdego uhonorować lub zniszczyć.
Sam jeden jest w stanie decydować o losach państwa. Ja, jako najwyższy kapłan, władzą mi daną jestem zdolny zmieniać współzależność sił. Zamknięte są drzwi świątyni, w której teraz siedzimy, a na zewnątrz oddana mi ochrona bez rozkazu nie otworzy nikomu. Główny kapłan wstał ze swojego tronu i powolnym krokiem, stukając laską o kamienne płyty, skierował się do ojca. Nagle zatrzymał się na środku sali i, patrząc na niego, rzekł: teraz wybierzesz z dwóch jedną swoją drogę. Oto pierwsza. Natychmiast wszystkim zdradzisz tajne siły swoich obrazów, wytłumaczysz, w jaki sposób się tworzą i wtedy będziesz ogłoszony kapłanem, drugim po mnie, a zostaniesz pierwszym, gdy odejdę. Wszyscy żyjący dzisiaj będą cię czcić. Jednak jeśli tajemnicy swej przed nami nie ujawnisz, przed tobą będzie druga droga. Prowadzi ona tylko tymi drzwiami. Kapłan wskazał na drzwi prowadzące z sali świątyni do wieży bez okien i drzwi zewnętrznych. Ta wysoka wieża o gładkich ścianach miała na samej górze mały taras, gdzie raz w roku, w określony dzień, śpiewał przed zgromadzonymi ludźmi ojciec albo któryś z kapłanów. Główny kapłan, wskazując na drzwi, dodał: wyjdziesz tymi drzwiami i nigdy już nie wrócisz. Dam rozkaz, aby te drzwi zamurować i tylko maleńkie okienko każę zostawić. Przez nie będziesz otrzymywał minimalną porcję dziennego wyżywienia. Kiedy nadejdzie ten szczególny dzień, wokół wieży zgromadzą się ludzie, a ty wyjdziesz do nich na ten wysoki taras. Wyjdziesz, ale nie będziesz śpiewał, tworząc obrazy. Wyjdziesz, aby naród cię zobaczył i w jego duszy nie zrodził się niepokój i nie powstały różne plotki z powodu twojego zniknięcia. Będziesz mógł tylko słowami przywitać ludzi. Jeśli ośmielisz się zaśpiewać choć jedną tworzącą pieśń, to nawet za tę jedną nie otrzymasz jedzenia ani wody przez 3 dni, a za 2 przez 6 dni. Sam w ten sposób naznaczysz swoją śmierć. A teraz decyduj, którą drogę wybierasz. Ojciec spokojnie podniósł się ze swojego miejsca. Na jego twarzy nie malował się ani strach, ani żaden żal i tylko smutek zarysował się zmarszczką. Przeszedł wzdłuż siedzących w rzędzie kapłanów i każdemu spojrzał w oczy. I w każdej parze oczu dostrzegł żądzę poznania. Chęć poznania, ale i zachłanność biła z każdej pary oczu. Ojciec podszedł do najwyższego z kapłanów najbliżej, jak tylko mógł, i spojrzał mu w oczy. Siwy kapłan swojego srogiego i pałającego zachłannością wzroku nie odwrócił. Laską o kamienie łupnął i, plując śliną, surowo powtórzył ojcu w twarz: decyduj szybciej, którą z dwóch przyszłych dróg wybierasz. Ojciec bez lęku w głosie, bez wymówek spokojnie mu odpowiedział: z własnej woli, a być może z woli losu, wybieram półtorej drogi. Jak można wybrać półtorej? Wykrzyknął kapłan. Masz śmiałość wyśmiewać się ze mnie? Ze wszystkich zgromadzonych w tej wielkiej świątyni? Ojciec podszedł do drzwi prowadzących do wieży i, odwróciwszy się do wszystkich, powiedział: śmiać się, obrażając was, uwierzcie, nawet nie pomyślałem. Z waszej woli pójdę na zawsze do wieży. Przed odejściem zdradzę wam wszystkim tajemnicę, jak tylko potrafię i wiem, moja odpowiedź nie da mi drugiej drogi. Właśnie dlatego powiedziałem, że wybieram półtorej drogi. No to mów. Nie zwlekaj. Zabrzmiały pod kopułą głosy wstających z miejsc kapłanów. W czym ta tajemnica? Ona jest w jajku. Spokojnie zabrzmiała odpowiedź. W jajku? W jakim jajku? Co to znaczy? Wyjaśnij nam. Dopytywało się zgromadzenie, a ojciec im odpowiedział: z jajka kury powstają kurczęta. Jajko kaczki da nam kaczątka. Jajko orlicy przyniesie światu orła. Kim siebie widzicie, to właśnie się z was źrodzi. Ja to czuję, jestem stwórcą. Zakrzyknął wielki kapłan. Powiedz, jak stworzyć obraz mocniejszy od wszystkich. Nieprawdę powiedziałeś, odpowiedział ojciec kapłanowi. Sam nie wierzysz w to, co mówisz. Skąd możesz wiedzieć, jaka jest we mnie moc wiary? Stwórca nigdy nie będzie prosił, stwórca zdolny jest sam dawać.
prosisz, a to znaczy, że znajdujesz się w skorupie niewiary. Ojciec odszedł i zamknęły się za nim drzwi. Zgodnie z rozkazem kapłana zamurowano je. Raz dziennie małym okienkiem przekazywano ojcu jedzenie. Jedzenie było bardzo ubogie i nie zawsze dawano mu wystarczającą ilość wody. Na 3 dni przed dniem zgromadzenia wokół wieży ludzi, którzy przychodzili, by wysłuchać nowych pieśni i mitów, ojciec nie dostawał jedzenia w ogóle, otrzymywał jedynie wodę. Tak rozkazał wielki kapłan, zmieniając swój pierwotny zamiar. Uczynił tak dlatego, aby ojciec zasłabł i nie mógł zaśpiewać zgromadzonym nowej tworzącej pieśni. Kiedy wielu ludzi zebrało się już przy wieży, ojciec wyszedł na taras. Radośnie patrzył na oczekujący tłum. O swoim losie nie powiedział ani słowa. Po prostu zaśpiewał. Pieśń płynęła podnieconym głosem, formował się nowy, niezwykły obraz, a tłum żarliwie wchłaniał go w siebie. Skończył jedną pieśń i od razu rozpoczął następną. Śpiewał przez cały dzień stojący na wieży śpiewak. Kiedy słońce skłaniało się ku zachodowi, zwrócił się do wszystkich: wraz z nowym świtem usłyszycie nowe pieśni. I ojciec śpiewał zgromadzonym cały następny dzień. Nie wiedzieli ludzie, że śpiewak żyjący w ciemnicy nie otrzymywał od kapłanów już nawet wody. Słuchając opowieści Anastazji o jej dalekim praójcu, zapragnąłem usłyszeć chociażby jedną ze śpiewanych przez niego pieśni i poprosiłem: Anastazjo, jeśli tak dokładnie możesz odtwarzać wszystkie sceny z życia prarodziców, to pewnie możesz i zaśpiewać pieśń. Właśnie tę, którą ludziom śpiewał twój praojciec z wieży. Wszystkie pieśni słyszę, jednak dokładne ich tłumaczenie nie jest możliwe. Zabraknie wielu słów. A poza tym za wieloma słowami kryje się teraz inny sens. Oprócz tego rytm poezji tamtych czasów bardzo ciężko odtworzyć dzisiejszymi frazami. Ale szkoda, bardzo chciałbym usłyszeć te pieśni. Usłyszysz je, one się odrodzą. Jak to się odrodzą? Przecież mówisz, że niemożliwe jest ich tłumaczenie. Dokładnie przetłumaczyć nie można, ale jest możliwość stworzenia nowych, takich samych w sensie i duchu. Teraz tworzą je bardowie, wykorzystując znane dzisiaj wszystkim słowa. Jedną, ostatnią pieśń, którą śpiewał wówczas ojciec, już słyszałeś. Słyszałem. Gdzie? Kiedy? Przysłał ją do ciebie Bart z Jegorjewska. Wiele mi ich przysłał. Tak, wiele, ale wśród nich jedna podobna jest do tej ostatniej pieśni ojca. Jak mogło się coś takiego zdarzyć? Dziedzictwo czasów odgrywa tu rolę. A co to jest za pieśń, jakie są jej słowa? Zaraz zrozumiesz, wytłumaczę ci wszystko po kolei. Kiedy ojcowie zrozumieją. 3. dnia wraz ze świtem ojciec znów wyszedł na taras. Uśmiechał się do tłumu ludzi, a oczyma wciąż kogoś wypatrywał. Wędrowni śpiewacy machali na powitanie, podnosząc instrumenty do góry i struny instrumentów drżały pod natchnionymi dłońmi śpiewaków. Ojciec uśmiechnął się do nich i coraz wnikliwiej wodził wzrokiem wśród tłumu. Pragnął zobaczyć swego syna. Zobaczyć syna zrodzonego przed 19 laty w lesie przez ukochaną. Nagle z tłumu dotarł do niego głos dźwięczny i młody: powiedz, poeto wielki i śpiewaku. Stoisz w górze wysoko nad wszystkimi. Ja jestem tu na dole, ale nie wiem dlaczego wydajesz mi się tak bliski jak ojciec. I wtedy ludzie usłyszeli: co ty, młodzieńcze, nie znasz swego ojca? Z wysokiej wieży zapytał śpiewak. Mam 19 lat, nie widziałem ojca ani razu. Sami z mamą żyjemy w lesie. Ojciec odszedł od nas jeszcze przed moimi narodzinami. Powiedz mi najpierw, młodzieńcze, jakim widzisz świat dookoła? Wspaniały jest świat o świcie i o zachodzie dnia. Cudowny i wieloraki. Tylko ludzie psują piękno ziemskie, cierpienie sobie nawzajem fundując. Z wysokiej wieży odparł mu głos. Odszedł od was ojciec być może dlatego, że było mu wstyd przed tobą za świat, w jaki ciebie wprowadzi. Odszedł twój ojciec, żeby stworzyć dla ciebie wspaniałym cały świat.
To, co mój ojciec wierzył, że sam jeden zdoła zmienić świat? Nastąpi dzień, kiedy wszyscy ojcowie zrozumieją, że właśnie oni są odpowiedzialni za świat, w którym żyją ich dzieci. Przyjdzie dzień i każdy sobie uświadomi, że zanim wyda się dziecko na świat, powinno się uczynić go szczęśliwym. Ty również powinieneś myśleć o świecie, w którym będzie żyła twoja pociecha. Powiedz mi, młodzieńcze, kiedy twoja wybranka ma rodzić? Nie mam swojej wybranki w lesie. Tam świat jest wspaniały, mam mnóstwo przyjaciół. Jednak nie znam takiej, która zapragnie pójść ze mną do mojego świata, a ja go nie mogę opuścić. No cóż, jeżeli nawet jeszcze nie widzisz swojej wspaniałej wybranki, to masz czas, aby upiększyć ten świat dla twojego przyszłego dziecka. Będę dążył ku temu, tak jak mój ojciec. Już nie jesteś młodzieńcem. Płynie w tobie krew bohatera, przyszłego poety i śpiewaka. Opowiedz ludziom o swoim wspaniałym świecie. Zaśpiewamy razem, we dwóch zaśpiewamy o przyszłym cudownym świecie. Ale kto się ośmieli zaśpiewać, gdy brzmi twój głos, wielki poeto i śpiewaku? Uwierz w siebie, młodzieńcze, i ty będziesz tak śpiewać. Ja zaśpiewam pierwszy wers, a ty drugi. Tylko śmielej, wtóruj, poeto. Z wysokiej wieży popłynął głos ojca. Echem pochwycony szybował nad głowami zgromadzonych ludzi. Ojciec w zachwycie zaintonował: ja wstaję, a świt się do mnie uśmiecha. A z tłumu stojącego na dole nagle czysty, dźwięczny głos jeszcze dość nieśmiało pociągnął: idę, a ptaki mi śpiewają. I za wersem ojca brzmiał wers syna, a czasami w jedność zlewały się głosy i niosła się dźwięczna pieśń o radości. Ten dzień nigdy się nie kończy, a ja mocniej i mocniej kocham. I już śmielszy młodzieniec w bezgranicznym zachwycie kontynuował pieśń. Lekkim krokiem, drogą słońca wejdę do gaju ojca. Widzę trop, lecz nie czuję nóg, szczęścia nie widać końca. Pamiętam, to prędzej wszystko widziałem, niebo, drzewa i kwiaty. Spojrzenie tylko było inne w urazie i rozpaczy, ale teraz wszędzie jesteś ty. Wszystko to samo i gwiazdy, i ptaki, tylko inaczej patrzę. Nie ma już smutku i złości nie znam. O, ludzie, wszystkich was kocham. Śpiewak z wieży śpiewał coraz ciszej, wkrótce głos całkiem umilkł. Zachwiał się, ale udało mu się ustać na nogach i uśmiechnął się do ludzi. I do samego końca słuchał, jak syna jego głos się wzmagał. Syna śpiewaka stojącego na dole. Kiedy pieśń się skończyła, ojciec pomachał ręką, żegnając się z ludźmi. Żeby ukryć się przed ich spojrzeniami, zszedł w dół o 5 stopni. Słabnąc, tracąc przytomność, do granic możliwości wytężał swój słuch i wreszcie dosłyszał niesione przez wiatr słowa gorące, szeptane przez młodą piękność do syna śpiewaka: pozwól mi, młodzieńcze, pozwól, za tobą, z tobą w piękny twój świat pójdę. Na kamiennych schodach zamurowanej wieży tracił przytomność i umierał z uśmiechem na ustach ojciec. W ostatnim tchnieniu usta szepnęły: przedłuży się ród. W gronie szczęśliwych dzieci bądź szczęśliwa, ukochana moja. Sercem usłyszała te słowa pramama. Następnie słowa z pieśni moich dwóch praojców przez tysiąclecia powtarzali poeci. Słowa i frazy z tej pieśni same z siebie rodziły się w poetach różnych państw i różnych czasów. Brzmiały w różnych językach. Zwykłe słowa niosły prawdę, przedzierając się przez postulaty. Również dzisiaj brzmią znowu. Kto rozkoduje ich wersy, ale nie umysłem, lecz sercem swoim doświadczy, ten wiele z mądrości się dowie. A czy w innych pieśniach śpiewanych przez twego ojca był jakiś inny sens? Dlaczego oddał swe życie za pieśni? Ojciec, Władimirze, stworzył w swoich pieśniach wiele obrazów. One później zbudowały i zachowały układ państwa. Kapłani, potomkowie pierwszych kapłanów, za ich pomocą stworzyli wiele różnych wyznań, przywłaszczając sobie władzę w różnych państwach. Tylko jednego nie wiedzieli, wykorzystując obrazy w nikczemnych celach. Nie wiedzieli, jak raz na zawsze zmusić obrazy do służenia sobie na wieki. Obrazy traciły siłę u tych, którzy starali się je podporządkować własnej pysze. U tych,
Chwilę, Anastazjo, jakoś nie mogę pojąć o tych obrazach. Wybacz, Władimirze, niezrozumiałość moich tłumaczeń. Zaraz, spróbuję się rozluźnić. Skupię się i wszystko po kolei o nauce najważniejszej ze wszystkich nauk opowiem. Nauką obrazowości się nazywa. Wszystkie nauki starożytne i współczesne pochodzą właśnie od niej. Kapłani rozczłonkowali ją na części, żeby najważniejsze, sedno, utajnić na wieki, żeby władzę swoją nad wszystkim, co na ziemi, na wieki zachować. Przekazując ustnie wiedzę o niej swoim potomkom w podziemnych świątyniach. I tak starali się zachować te tajemnice, że ich potomkom, dzisiejszym kapłanom, ostała się tylko tysięczna część tej nauki. Ale wtedy, kiedy wszystko się rozpoczynało, kapłaństwu o wiele lepiej wychodziło. Ale jak się to wszystko zaczęło? Opowiadaj od samego początku. Tak. Tak, oczywiście. Dzisiaj znów jestem jakaś podenerwowana. Wszystko należy mówić po kolei. Uświadomienie sobie tej nauki rozpoczęło się pieśnią brzmiącą z wieży. Radość życia on sławił. Podczas śpiewu ojca z wysokiej wieży z pieśni tworzyły się obrazy. Wśród ludzi stojących na dole byli poeci, muzycy i wszyscy dawni kapłani poważnie siedzieli wśród stojącego tłumu. Najbardziej się oni obawiali, żeby obraz rodzący się w pieśniach nie zdemaskował ich, żeby ojciec nie opowiedział o tym, że jest uwięziony przez kapłana w tej wieży. Ale ojciec śpiewał z niej tylko o dobrym. Stworzył obraz sprawiedliwego władcy, z którym naród mógłby być szczęśliwy, namalował również obraz kwitnącego państwa i żyjących w nim ludzi. Nikogo nie oskarżał, lecz radość życia sławił. Ci kapłani, co przez 19 lat naukę obrazowości pobierali, przypuszczam, że rozumieli lepiej niż inni, co czyni śpiewak. Śledzili twarze ludzi i widzieli, jak ich oblicza zajaśniały natchnieniem. Śledzili, jak usta poetów szeptały wersy, a muzykanci w takt pieśni cicho, powoli przebierali palcami po strunach swoich instrumentów. Dwa dni śpiewał ojciec z wieży wysokiej. Kapłani w swoich głowach liczyli, na ile tysięcy lat jeden człowiek buduje przyszłość dla wszystkich. Na trzeci dzień o świcie zabrzmiały słowa ostatniej pieśni śpiewanej wraz z synem, po czym ojciec się oddalił. Ludzie również się rozeszli. Najwyższy z kapłanów długo pozostał na swoim miejscu. W zamyśleniu siedział na swoim tronie i widzieli stojący w milczeniu pozostali kapłani, jak na ich oczach i włosy, i brwi najwyższego kapłana bielały, pokrywając się siwizną. Następnie wstał i rozkazał odmurować wiodące do wieży wejście. Odmurowano je. Na kamiennej podłodze, bez życia, leżało ciało poety. Kawałek chleba leżał 2 metry dalej, osłabiona ręka nie dosięgła do niego. Między dłonią a chlebem biegała mała myszka i piszczała. Przez cały czas prosiła i czekała, aż poeta weźmie swój chleb i podzieli się z nią, sama jednak nie tknęła. Czekała, mając nadzieję, że śpiewak ożyje. Kiedy ujrzała wchodzących ludzi, odskoczyła pod ścianę, później podbiegła do stóp stojących w milczeniu. 2 koraliki płonących oczu myszki próbowały zajrzeć w oczy ludzi, ale na szarych płytkach kapłani nie zwrócili na nie uwagi. Wtedy znów popędziła do kawałka chleba. Szara myszka rozpaczliwie piszczała i ciągnęła mały kawałeczek chleba, popychając go ku dłoni, ale już bez życia, filozofa, poety i śpiewaka. Kapłani z wielkim hołdem pochowali ciało ojca w podziemnej świątyni. Zrobili niezauważalną dla wszystkich mogiłę w podłodze pod kamienną płytą. I nad mogiłą ojca skłoniwszy swą siwą głowę, główny kapłan powiedział: nikt z nas nie powie o sobie, że poznał tak jak ty, jak wielkie obrazy się tworzy. Lecz nie umarłeś. Pochowaliśmy tylko twoje ciało. Wszędzie przez 1000 lat nad ziemią będą górowały obrazy przez ciebie stworzone, a w nich będziesz ty. Nasi potomkowie będą się z nimi stykać duszą. Być może ktoś w przyszłych wiekach będzie mógł poznać sedno stworzenia, to, jakimi ludzie powinni się stać. A my naukę wielką powinniśmy stworzyć i w tajemnicy będziemy ją zachowywać przez 1000 lat,
dopóki nie uświadomi sobie któryś z nas lub z naszych potomków, na co swą wielką siłę powinien kierować człowiek. Tajemnicza nauka. Kapłani stworzyli tajną naukę. Nazywała się ona nauką obrazowości i wszystkie inne nauki z niej powstały. Najwyżsi kapłani, aby utajnić najważniejsze w niej, poćwiartowali całkowicie naukę obrazowości, zmuszając kapłanów do myślenia w różnych kierunkach i tak później powstały astronomia, fizyka i matematyka i wiele różnych nauk, w tym również nauki teologiczne. I wszystko tak zbudowali tylko dlatego, aby pasjonując się poszczególnymi częściami nauki, nikt nie mógł dotrzeć do najważniejszej – nauki obrazowości. Co może być takie najważniejsze w nauce? Co to za nauka i w czym tkwi sedno, jak to nazywasz, nauki obrazowości? Nauka ta pozwala człowiekowi przyspieszać myśli i myśleć obrazami, cały kosmos jednocześnie objęci i w mikroświat przeniknąć, stworzyć niewidzialne, ale żywe obrazy, substancje. Z ich pomocą kierować wielkim społeczeństwem. Wiele religii powstało z pomocą tej nauki. Ten, który nawet odrobinę ją poznał, posiadł niewy władzę, mógł podbijać państwa i strącać z tronu królów. Mam rozumieć, że tylko jeden jedyny człowiek mógł zdobyć państwo. Tak, mógł i schemat ten jest bardzo prosty. Czy w dzisiejszej historii jest znany chociażby jeden podobny przypadek? Oczywiście, że tak. Opowiedz mi o nim, bo jakoś nie przypominam sobie niczego podobnego. Po co tracić czas na opowieść? Jak wrócisz, poczytaj sobie o Ramie, Krisznie, Mojżeszu, a poznasz ich tworzenie, kapłanów, którzy posiedli w części umiejętność obrazowania. Dobrze, poczytam o ich działaniach, ale jak zrozumiem sedno nauki? Spróbuj opowiedzieć o sednie, czego i w jaki sposób się uczyli. Uczyli się myśleć obrazami, cały czas ci to powtarzam. No tak, mówiłaś, ale nie rozumiem, jaki związek z tą nauką ma matematyka lub fizyka. Ten, kto opanował tę naukę, nie musi pisać formuł, kreślić i tworzyć różnych modeli. On może w myślach wejść w materię do jądra i rozszczepić atom. Tylko to jest zbyt proste ćwiczenie, aby się dowiedzieć, jak kierować ludzkimi losami, narodami w różnych państwach. Nie do wiary, ja nigdy nic takiego nie czytałem. A w Biblii? W Starym Testamencie jest przykład, kiedy kapłani zmagali się ze sobą o to, kto jest najmocniejszy w tworzeniu obrazów. Kapłan Mojżesz i najwyżsi kapłani Faraona. Mojżesz rzucał swoją laskę na ziemię, przemieniając ją w żmiję. To samo powtarzali kapłani Faraona, a potem żmija stworzona przez Mojżesza połknęła inne. To co, to wszystko zdarzyło się naprawdę? Tak. Byłem pewien, że to jakiś wymysł lub metafora. To nie jest wymysł, Władimirze. Wszystko działo się dokładnie tak, jak mówi się o tym w Starym Testamencie. Po co się zmagali ze sobą? Żeby udowodnić, kto może stworzyć najmocniejszy obraz, zdolny zwyciężyć nad innymi. Mojżesz więc udowodnił wszystkim, że właśnie on jest najmocniejszy. Po tym wszystkim nie było sensu się z nim zmagać. Zmuszeni byli wtedy spełniać jego prośby, a nie z nim walczyć. Jednak nie posłuchał Faraon i próbował zatrzymać Izraelitów, idących pod wodzą Mojżesza i przez niego stworzonego obrazu. Wojownicy nie byli w stanie zatrzymać narodu izraelskiego, narodu, w którym żył najsilniejszy z obrazów. Później możesz przeczytać, jak naród Izraela wiele razy zwyciężał inne plemiona, podbijał miasta. Jak stworzył swoją religię i zorganizował państwo. Przygasła władza faraonów. Kiedy jeszcze kapłani Egiptu byli silniejsi od innych w tworzeniu obrazów, kiedy mogli przewidzieć naprzód, jakie działanie wśród ludzi spowoduje tworzony obraz, kwitł Egipt kierowany przez kapłanów. Ze wszystkich znanych państw powstałych po ostatniej katastrofie na ziemi, Egipt najdłużej ze wszystkich był w rozkwicie. Nie poczekaj, Anastazjo, przecież wiadomo, że Egiptem rządzili faraonowie. Ich piramidy grobowce przetrwały aż po dziś dzień. Rola władzy wykonawczej pozornie przekładała się na faraonów, ale głównym ich zadaniem była personifikacja obrazu mądrego władcy.
najważniejsze decyzje były podejmowane nie przez faraonów. Kiedy próbowali przejąć całkowicie władzę, państwo od razu słabło. Każdy faraon musiał być przez kapłanów poświęcony na króla. Od maleńkości pobierał od nich nauki, starając się opanować naukę obrazowości. Dopiero osiągnąwszy jej podstawy, mógł być wyznaczony na władcę. Strukturę władzy, która wtedy istniała w Egipcie, dzisiaj można tak zobrazować. Na samym szczycie byli najwyżsi kapłani, następnie kapłani zajmujący się nauczaniem i sądownictwem. Kontrolę nad państwem pozornie sprawowała rada, przedstawiciele stanów całego kapłaństwa, a faraon rządził zgodnie z ich przepisami i ustawami. Przywódcy stanów mieli niemałą władzę wykonawczą, uważano ich za niezależnych. W przybliżeniu było tak jak dzisiaj. W wielu państwach jest prezydent, rząd, rada ministrów jako władza wykonawcza, parlament, tak jak kapłani w przeszłości, wydaje ustawy i przepisy. Różnica polega tylko na tym, że w żadnym państwie nie ma gdzie się nauczyć, jak być prezydentem, tak jak faraon uczył się od kapłanów. A ci siedzący w Sejmie, parlamencie lub kongresie, nie jest ważne w końcu, jakim terminem określa się dzisiaj kapłanów prawników. Ważne jest co innego, oni też nie mają gdzie się uczyć. Zanim wydadzą ustawę. Gdzie prawodawcy mogą się nauczyć mądrości, gdy nauka obrazowości przechowywana jest w ukryciu? Właśnie dlatego w wielu państwach panuje teraz chaos. Chcesz powiedzieć, że gdybyśmy wzięli za osnowę strukturę państwa, która była w starożytnym Egipcie, to byłoby lepiej? Struktura władzy mało co zmieni. Znacznie ważniejsze jest, co za nią stoi. Jeśli mówić o egipskiej strukturze, to nie ona, nie faraonowie, a nawet i nie kapłani rządzili Egiptem. To kto w takim razie? W starożytnym Egipcie wszystkim kierowały obrazy. Im podporządkowywali się kapłani i faraonowie. Ze starożytnej nauki o obrazowości tajna rada, składająca się z kilku kapłanów, wzięła obraz faraona, sprawiedliwego władcy. Rada wzięła taki obraz, jakie było wyobrażenie o nim w tamtych czasach. Maniery, zachowanie i zewnętrzny wygląd i obraz życia faraona na tajnym zebraniu bardzo długo omawiano. Następnie uczono jednego z wybranych kapłanów na podobieństwo tego obrazu. Starano się wybrać pretendenta z królewskiego stanu. Jednak jeżeli zewnętrznie czy charakterem nie pasował żaden z królewskiego rodu, to kapłani mogli wziąć każdego duchownego i właśnie jego podstawić za faraona. I ten kapłan, faraon, zmuszony był zawsze przed wszystkimi odpowiadać zmyślonemu obrazowi, a szczególnie wtedy, kiedy przebywał wśród ludzi. Następnie każdy człowiek odczuwał ten niewidzialny obraz zgodnie z własnym rozumieniem. Kiedy naród uwierzy w obraz, kiedy większości się on spodoba, wówczas każdy będzie się do niego upodabniał. W państwie wtedy nie ma potrzeby budowania ogromnej struktury nadzoru i biurokracji. Takie państwo umacnia się i kwitnie. Gdyby tak było, to dzisiaj nie obyłoby się bez obrazu żadne państwo, a one jednak się obywają, żyją i kwitną. Stany Zjednoczone, Niemcy, również nasz Związek Radziecki przed pierestrojką był mocnym państwem. Bez obrazu, Władimirze, i dzisiaj nie mogą się obyć państwa. Tylko to państwo względnie kwitnie, w którym rządzi obraz najbardziej odpowiedni dla większości ludzi. Ale kto dzisiaj go tworzy? Przecież nie ma już kapłanów. Kapłani istnieją i dzisiaj, tylko nazywają się inaczej i posiadają coraz mniej nauki obrazowości. Długoterminowych i obiektywnych obliczeń współcześni kapłani nie są w stanie zrobić, ani postawić celu, ani stworzyć właściwego obrazu, który doprowadziłby państwo do rozkwitu. O czym ty mówisz, Anastazjo, jacy kapłani, jakie obrazy były w naszym dawnym Związku Radzieckim? Wszystkim rządzili wtedy bolszewicy. Wpierw Lenin, potem Stalin na czele, potem jeszcze wielu innych, a religię wtedy w ogóle zlikwidowano, zrujnowano świątynie, a ty tu mówisz o kapłanach. Władimirze, przypatrz się dokładniej. Co było, zanim państwo zaczęło nazywać się Związek Radziecki? Jak to, co było? Wszyscy wiedzą co? Cesarstwo.
Następnie wybuchła rewolucja i skierowaliśmy się na drogę socjalizmu, staraliśmy się zbudować komunizm. Ale przed wybuchem rewolucji w narodzie natarczywie rozpowszechniano obraz nowej struktury sprawiedliwego, szczęśliwego państwa, a starą strukturę krytykowano. Przecież obraz ten tworzył się od samego początku państwa. Również obraz najlepszego dla wszystkich władcy tworzył się u ludzi, a także jak każdy będzie żył szczęśliwie. I właśnie te obrazy zaprowadziły ludzi, powołały do walki za siebie z tymi, którzy byli wierni staremu obrazowi. Rewolucja, a następnie wojna domowa, do której zostało włączonych wiele narodów, tak naprawdę były walką dwóch obrazów. Słusznie, może coś w tym jest. Tylko ani Lenin, ani Stalin nie są obrazami. Jak wszystkim wiadomo, byli po prostu ludźmi, przywódcami państwa. Wymieniasz imiona, uważając, że stali za nimi jedynie ludzie fizyczni, a tak naprawdę. Może sam pomyślisz i zrozumiesz, to wszystko dalece nie tak. Dlaczego nie tak? Przecież tłumaczę ci, wszyscy wiedzą, że Stalin był człowiekiem. To powiedz mi, Władimirze, jakim człowiekiem był Stalin? Jakim? Na początku uważano go za dobrego i sprawiedliwego. Kochał dzieci, przed wojną ukazywano go na zdjęciach i obrazach z małą dziewczynką na rękach, a w czasie wojny większość żołnierzy szła do walki z okrzykiem na ustach: za ojczyznę, za Stalina. Wszyscy płakali, kiedy umarł. Mama opowiadała mi, że kiedy umarł, to płakał prawie cały kraj. Pochowano go obok Lenina w mauzoleum. Z tego wynika, że większość go kochała i z jego imieniem na ustach w śmiertelnym starciu zwyciężała wroga. Na jego cześć pisano wiersze. Ale co później, co teraz o nim mówią? Teraz się uważa, że był tyranem, mordercą i krwiopijcą. Wielu ludzi wykończył w więzieniach. Wyciągnie to jego ciało z mauzoleum, zakopano w ziemi i zniszczono wszystkie pamiątki, pomniki, a nawet książki, które kiedyś pisał. Teraz chyba sam rozumiesz. Przed tobą stały dwa obrazy. Obrazy dwa, a człowiek przecież był jeden. Jeden. No to w końcu jaki on był? Możesz mi to teraz wyjaśnić? Wiesz, myślę, że nie mogę. A ty sama możesz mi powiedzieć? Stalin nie odpowiadał ani pierwszemu, ani drugiemu obrazowi i w tym tkwiła tragedia państwa. Zawsze zdarzały się w państwach tragedie, była znaczna rozbieżność pomiędzy władcą i jego obrazem. Wynikały z tego wszystkie problemy, a ludzie w tym zamieszaniu walczyli w imię obrazów. Jeszcze nie tak dawno ludzie dążyli do obrazu komunizmu, ale obraz ten osłabł i teraz do czego wszyscy w państwie dążycie? Teraz budujemy. Może jakiś kapitalizm, albo jeszcze coś, wiesz, żeby żyć jak ludzie w rozwiniętych państwach, w Ameryce, w Niemczech. Żeby była demokracja tak jak u nich i wielki dobrobyt. A teraz utożsamiacie obraz państwa i sprawiedliwego w nim władcy z obrazem tych państw, które wymieniłeś. I co w tym złego, że z obrazem właśnie tych państw? Ale to świadczy o zubożeniu wiedzy kapłanów państwa, w którym żyjesz. Nie ma wiedzy, nie ma w nich siły, aby stworzyć godny obraz, zdolny przeprowadzić ich własną drogą. Jak głosi tysiącletnia historia, w takiej sytuacji wszystkie państwa zwykle umierały. Co w tym złego, gdy wszyscy będziemy żyli jak w Ameryce lub Niemczech? Przyjrzyj się bliżej, Władimirze, ile tam jest problemów. Sam sobie odpowiedz, do czego potrzebują tak wiele policji i tylu szpitali? I dlaczego coraz więcej tam samobójstw? I dokąd ludzie z miast tych bogatych i wielkich państw jeżdżą na wakacje? Coraz więcej też ludzi potrzebują, aby śledzić społeczeństwo. Wszystko to świadczy o tym, że ich obrazy też słabną. Czy to znaczy, że wszyscy dążymy do ich słabnących obrazów? Tak, właśnie tak, a tym samym na krótko przedłużamy im życie. Kiedy niszczono w twoim państwie wiodące obrazy, nie stworzono nowych. Wtedy przywołano obraz znajdujący się w innym państwie. Jeśli pokłonią się przed nim wszyscy ludzie, to przestanie istnieć twoje państwo, państwo, które zgubiło swój obraz. A dzisiaj kto jest zdolny, aby go tworzyć?
Przecież nie ma dzisiaj kapłanów. I dzisiaj są ludzie, którzy zajmują się wyłącznie tworzeniem obrazów. Wyliczają zdolność obrazów do pociągnięcia za sobą ludzi i często te wyliczenia są bardzo wiarygodne. Nigdy o nich nie słyszałem. A może to wszystko utrzymuje się w najwyższej tajemnicy? Zarówno ty, jak i większość ludzi codziennie stykacie się z ich działaniem. Ale gdzie? Kiedy? Przypomnij sobie, Władimirze, kiedy przychodzi czas wyboru nowych posłów w państwie albo z kilku chętnych jednego władcy, teraz nazywa się go prezydentem, przede wszystkim zostaje przedstawiony ten obraz, a obraz ten właśnie tworzą ludzie, którzy jako swój zawód wybrali tworzenie obrazów. Każdy kandydat ma kilku takich ludzi, ale zwycięża ten, którego obraz jest dla wszystkich najprzychylniejszy. Jaki obraz? Przecież oni są żywymi ludźmi. Sami występują przed wyborcami na różnych zebraniach i w telewizji. Oczywiście sami, ale zawsze im się doradza, gdzie i jak się zachować, co mówić, aby odpowiadać obrazowi najlepszemu dla wszystkich. Zwykle więc kandydaci dostosowują się do tych rad. Robi się im również różne reklamy, starając się powiązać obraz z lepszym życiem. Tak robią reklamy. Ale bez względu na to nie bardzo rozumiem, co jest ważniejsze. Sam człowiek, który chce zostać wybrany na posła lub prezydenta, czy ten obraz, o którym mówisz? Oczywiście, że człowiek jest zawsze ważniejszy, ale głosując, nie znasz go osobiście, nie spotykałeś się z nim, nie wiesz, jaki tak naprawdę jest. I głosujesz na przedstawiony ci obraz. Przecież jeszcze każdy kandydat ma swój program i to na niego głosują ludzie. A jak często realizują później te programy? Nie zawsze, ale w całości prawie nigdy chyba nie ma możliwości ich spełnić, dlatego że inni wtrącają się ze swoimi programami. Właśnie na to wychodzi. Tworzy się mnóstwo obrazów, ale wśród nich nie ma całkowitej jedności. Nie ma jedynego obrazu, zdolnego wszystkich sobą zachwycić i poprowadzić do celu. Kiedy nie ma obrazu, nie ma i natchnienia, niejasny jest cel i chaotyczne życie. To w końcu kto może stworzyć taki obraz? Wychodzi na to, że nie ma już dzisiaj mądrych kapłanów, a o nauce obrazowości po raz pierwszy słyszę od ciebie, o nauce wykładanej kapłanom przez twego ojca. Nie będziemy już długo czekać, powstanie silny obraz państwa. Zwycięży wszystkie wojny, a marzenia ludzi przemienią się we wspaniałą rzeczywistość w twoim państwie, a następnie na całej ziemi.